Witam ponownie na moim kanale. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić bardzo fajną potrawę. Są to kotlety z wieprzowiny mielonej, panierowane w bułce tartej. Bardzo łatwa potrawa i szybka w wykonaniu. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób to wykonać. Tutaj mam mielone mięso wieprzowe. I będę z tego mięsa robiła kotlety. Formowała kotlety. Proszę bardzo, ja sobie tutaj wezmę porcję. I z takiej porcyjki zrobię 3 kotlety. To jest normalnie samo wieprzowe mielone mięso. Podzieliłam na 3 części. I teraz każdą część będę z każdej części formowała takiego kotleta. Proszę bardzo, tak to wygląda. I już kotlecik gotowy. I następny. I tak uformowane kotlety będziemy teraz panierować w bułce tartej, znaczy w jajku i w bułce tartej. Ale zanim ja to zrobię, to posolę je. I dodam pieprzu. Świeżo starty pieprz, proszę. I teraz przewrócę na drugą stronę. I też dodam pieprzu. I soli. Tutaj mam 2 jajka, muszę je roztrzepać, a tutaj mam bułkę tartą, do której dodam trochę soli i oczywiście pieprzu. Sorry. I teraz będziemy panierować. Biorę takiego kotleta, wkładam tutaj do jajka i do bułki tartej. Proszę. Tak to wygląda. Posypię sobie troszkę tutaj bułką tartą. I następne, proszę. I idziemy do bułki tartej. I już wszystkie kotlety są w panierce. Teraz będę ją smażyła na rozgrzanym tłuszczu. Użyję masła. Dodam tutaj tłuszcz. To będzie pół kostki masła na początek. I wrzucamy panierowane kotlety. Już się nam zrumieniły kotlety, teraz je przewrócimy, zobaczcie. Bardzo fajnie wyglądają. Zobaczcie, takie proste danie i tak fajnie, apetycznie wygląda. A ja już na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was do następnego odcinka. Do widzenia.